Cześć, witamy i pozdrawiamy Was z Kielc. Ale zanim obejrzycie ten film, to zapraszamy do subskrypcji kanału, do pozostawienia komentarza, czy byliście w Kielcach, co warto odwiedzić, i do pozostawienia lajka albo unlajka po obejrzeniu tego filmu. Jesteśmy w mieście youtuberki Agaty Stachurskiej. Agata, pozdrawiamy Cię, niestety Agaty nie ma w Kielcach. Z Kielecczyzny pochodzi również mój przyjaciel Łukasz Stawowski, z którym chodziłem do technikum, dokładnie z powiatu włoszczowskiego. Niestety też Łukasza nie ma na miejscu, jest na Śląsku. Są wakacje, mijamy się, ale zapewne uda nam się kiedyś spotkać. Zastanawialiście się, co znaczą literki CK w herbie Kielc? Nie. Ja też się zastanawiałem i przeczytałem. To bardzo proste. C jak Civitas, K jak Kielce. Civitas Kielce, czyli po łacinie miasto Kielce. Kielce prawa miejskie otrzymały w XIII wieku, przed 1259 roku. Lecz w 1655 roku w wyniku potopu szwedzkiego zostały zniszczone. Później w 1800 roku spotkał je podobny los. Podczas pożaru miasta spłynęły kamienice oraz ratusz. I co ciekawe, Kielce nie były głównym miastem regionu. Leżały w północnej Małopolsce, lecz na ziemi sandomierskiej. Co ciekawe jeszcze, nie były nawet stolicą powiatu. W XVI wieku należały do powiatu chęcińskiego. Chęciny, miasteczko 15 minut stąd. Pojedziemy tam, zobaczymy ruiny zamku. Liczą dzisiaj niecałe 5 tysięcy mieszkańców i leżą w powiecie kieleckim. Kielce, prawie 200 tysięcy mieszkańców. Sytuacja się odwróciła. Widzimy, jak to wygląda. Podobnie troszkę inaczej było z Katowicami. Kiedyś niezbyt ważne miasto, dzisiaj stolica regionu, choć Katowice prawa miejskie zyskały dopiero w 1865 roku, więc to w ogóle jest młode miasto. Ale troszkę podobna sytuacja z tą stolicą regionu, prawda? Tu widzimy pewne analogie. Za mną znajduje się Pałac Biskupów Krakowskich. Jest to najlepiej zachowana wczesno-barokowa rezydencja w Polsce z połowy XVII wieku. A jesteśmy tu od strony ogrodu włoskiego, bo z drugiej strony, od strony placu, pałac jest remontowany. Co ważne jeszcze dodać, w 1914 roku kwaterę miał tu Józef Piłsudski, obecnie mieści się tu muzeum, ale nie ma zbyt takich ciekawych wystaw, nie byliśmy, ale to, co proponowali, to mnie nie zaciekawiło. Za mną bazylika katedralna pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwotny kościół romański stał tu już w XII wieku, ale ten wielokrotnie niszczono, przebudowywano. I obecny kościół pochodzi z XVIII wieku. Jest w stylu barokowym. W środku ołtarze aż kipią złotem. Kościół katedralny znajduje się naprzeciw Pałacu Biskupów Krakowskich. Graniczy z nim takim placem. Ciekawe, na rynku kieleckim sprzedają piwo raciborskie z naszego Górnego Śląska, najstarszy górnośląski browar z 1567 roku. No, jest też tyskie, najstarszy nieprzerwanie działający browar w Polsce, ale to jest koncerniak, syf totalny, tyskie gronie, tego nie idzie pić. No i perła, tu jest lubelskiego i żywiec też z Wielkopolski śląskiego, ale nie z Górnego Śląska. Za mną ekumeniczna świątynia pokoju, która służy dwóm wyznaniom. Kościołowi wiary ewangelicznej oraz kościołowi ewangelicko-augsburskiemu. Ewangelicy augsburscy mają nabożeństwo o 10, a chrześcijanie ewangeliczni o 11:30. Nie jest to częste w Polsce takie wykorzystanie świątyni dla gromadzenia
wiernych dwóch wyznań. Ale jest to godna pochwały ekumeniczna inicjatywa. Zobaczcie, jaka taksówka jeździ po Kielcach. Widzieliśmy ją wcześniej na ulicy, teraz ściągnęła znacznik taksówkarski Lincoln Town Car. Jeszcze takich taksówki w Polsce nie widziałem. Kolejne ciekawe auto, które spotkaliśmy w Kielcach, to Skoda 120 z lat 80. Kolejne stare auto w Kielcach, Żuk. Widać, że takie auta użytkowane są tu na co dzień. Jesteśmy przy parku, przy rezerwacie przyrody Kadzielnia. Pół godziny od rynku tu się idzie pieszo. Do połowy XX wieku był to kamieniołom i to jego pozostałości. Za nami zamek w Chęcinach z przełomu XIII i XIV wieku. Ruiny dziś. W 1655 roku pamiętamy potop szwedzki i od czasu potopu ten zamek pozostaje w ruinie. Co ważne, był więzieniem dla jeńców krzyżackich po bitwie pod Grunwaldem. Powiem wam, że te Chęciny mi się podobają, bo ja lubię takie małe miasteczka o średniowiecznych zabudowaniach i dodatkowo, które nie są zatłoczone przez turystów, a tu właśnie tak jest. Chyba, że akurat dzisiaj nie ma tłoczno, bo jest środek tygodnia i zbiera się na burzę. Napiszcie, czy w weekendy też jest tak sennie, czy jest więcej turystów. Napiszcie to w komentarzach.